Witam Was wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj w czwartek, 14 stycznia. Chcemy dzisiaj zastanowić się nad dwoma króciutkimi tekstami biblijnymi, które znajdujemy w Starym i w Nowym Testamencie. W Psalmie 95 znajdujemy takie słowa. Pójdźmy przed oblicze Jego z dziękczynieniem. Wykrzykujmy Mu radośnie w pieniach, gdyż wielkim Bogiem jest Pan. I w pierwszym liście do Tymoteusza w 6 rozdziale Królów król, Pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Moi drodzy, mija drugi tydzień nowego roku, który dla wielu z nas, pomimo tak wielu obostrzeń, pomimo tak wielu zakazów, jest rokiem pełnym nadziei. Ten rok 2020, który nie tak dawno żegnaliśmy, nie był szczególnie szczęśliwy. Chociaż z drugiej strony trzeba przyznać, że dla wielu ludzi nie był on aż taki tragiczny, aż taki zły. Pomimo jednak wszystko, spora ilość osób w swoich życzeniach noworocznych zawierała sformułowanie oby ten rok, który przed nami był lepszy od poprzedniego. Dlaczego o tym mówię? No mówię właśnie dlatego, że my bardzo często sobie życzymy, aby coś w naszym życiu tak nagle się zmieniło. Wyczekujemy zmian. Zmian, które przyjdą nagle, być może nawet zupełnie nieoczekiwanie. I te zmiany sprawią, że nagle, tak jakby wygrana w loterii, coś się wydarzy i w jednej chwili nasze życie zmieni się tak, że nie będziemy już na nic narzekać. Nagle ogarnie nas taka wspaniała błogość, takie szczęście, jakiego nie jesteśmy sobie nawet w stanie wyobrazić. Podobna sytuacja takiego zaskoczenia była w momencie, kiedy zawitał do nas koronawirus. Kiedy wiosną ubiegłego roku zbliżał się do naszych domów, ciągle mieliśmy nadzieję, że do nas może nie dojdzie. A może gdzieś po drodze zniknie. Być może człowiek wreszcie znajdzie na niego jakieś antidotum, jakiś sposób. Ale nikt tego sposobu nie znalazł. Teraz mamy szczepionki. I mamy kolejną nadzieję. Bo być może jak się zaszczepimy, to się od tego wirusa uwolnimy. I co nam w takim wypadku pozostaje? Niestety nadal czekać. Ukryć się za maską, zamknąć się w naszych domach i czekać. Albo jak to robią niektórzy zupełnie inaczej, zrzucić maskę, nie patrząc na obostrzenia i zakazy, biegać i udawać, że nas to nie spotka. Ale to też, choć moim zdaniem ryzykowne i nieodpowiedzialne, niczego nie zmieni. I tak trzeba będzie czekać. I im dłużej trwa ten czas wyczekiwania, tym bardziej jesteśmy zagubieni. A jeśli skończy się czas pandemii, czy to będzie znaczyć, że wszyscy będą już szczęśliwi? Byłoby naprawdę super. Ale tak niestety nie będzie. Zawsze przygniatać nas będą mniejsze lub większe kłopoty, lżejsze lub cięższe choroby, konflikty, wątpliwości, gdzieś będziemy się gubić. Czy za taki stan rzeczy mamy ochotę komukolwiek dziękować? Być wdzięczni? Wręcz przeciwnie, raczej staramy się znaleźć winnego zaistniałej sytuacji, ale znaleźć go nie w sobie, ale gdzieś wokół nas. Dzisiejsze teksty pokazują jednak w bardzo wyraźny sposób, że wina jest po naszej stronie. To my jesteśmy winni naszemu marazmowi, bo nie potrafimy ściągnąć maski. Ale nie tej maski, która chroni nas przed wirusami, ale tej, która ukrywa rzeczywisty, prawdziwy stan naszej duszy. Wyobraźmy sobie, że nagle przychodzi do nas ktoś, kto mówi: pójdźmy przed oblicze Boga z dziękczynieniem. Wykrzykujmy Mu radośnie w pieniach, gdyż wielkim Bogiem jest Pan. Czy poczulibyśmy, że to jest właśnie ten wielki moment, który zmieni całe nasze życie? Ale przekładając to na nasze dzisiejsze rozumowanie, na nasz dzisiejszy język, to jest tak, jak gdyby ktoś powiedział do nas: słuchaj, jest ktoś, kto ma władzę absolutną, ale taką, której nie ma żaden przywódca na całym świecie. Nawet największego i najpotężniejszego państwa na całym świecie. Ten człowiek, czy ten ktoś posiada taką moc, że jest w stanie zrobić wszystko. Poza tym jest nieśmiertelny.
I ten ktoś chce cię objąć swoją ochroną. Wystarczy tylko mu zaufać i mu uwierzyć. Czy wtedy byśmy w to nie poszli? Pewnie byśmy to zrobili, ale nasza wiara w tego kogoś musiałaby być zdecydowanie większa niż wiara w nas samych. Czy jesteśmy do tego zdolni? Ja myślę, że jesteśmy do tego zdolni. Zdolni, aby tę wiarę w sobie odnaleźć i aby ją budować, by stawała się coraz silniejsza, coraz bardziej pewna, bo tylko tak możemy stawać się ludźmi na swój sposób bogatymi. Bogatymi być może nie w rzeczy materialne, ale w coś o wiele bardziej wartościowego, coś, co może dawać rzeczywistą, nie ułudną, siłę do pokonywania kolejnych trudności życia. A to może dać nam tylko Królów Król, Pan Panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, jedyny, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Życzę wam wszystkim, abyście potrafili tego kogoś odnaleźć każdego dnia i pamiętali, że On zawsze jest z nami, On zawsze jest po naszej stronie. Życzę wam wszystkim wiele Bożego błogosławieństwa na każdy dzień. Amen.